tym nagraniu zajmiemy się rysowaniem wzorów elektronowo-kropkowych. Zacznijmy od narysowania wzoru elektronowego kropkowego dla tetrafluorku krzemu. Najpierw warto policzyć, ile elektronów walencyjnych jest w cząsteczce. Atom krzemu leży w 14 grupie układu okresowego pierwiastków, a to podpowiada, że ma on 4 elektrony walencyjne. Atom fluoru leży w 17 grupie układu okresowego pierwiastków, więc ma 7 elektronów walencyjnych. Analizowana cząsteczka jest zbudowana z 4 atomów fluoru i 1 atomu krzemu, co w sumie daje nam 32 elektrony walencyjne. Teraz należy znaleźć najmniej elektrojemny atom w danym związku. Będzie on atomem centralnym cząsteczki. Atom fluoru jest najbardziej elektrojemnym atomem w całym układzie okresowym pierwiastków, więc niewątpliwie mniej elektrojemny w tej cząsteczce jest atom krzemu. Aby narysować wzór elektronowy kropkowy, umieszczamy w centrum cząsteczki atom krzemu. Następnie dookoła niego rozpisujemy ligandy. Tu atomy fluoru. Teraz za pomocą kropek oznaczamy elektrony walencyjne wszystkich obecnych w cząsteczce atomów. Zacznijmy od elektronów walencyjnych atomu krzemu. Ma on 4 elektrony walencyjne, więc do oktetu elektronowego brak mu 4 elektronów. Te elektrony uzyska dzięki utworzeniu 4 wiązań z ligandami. Aby utworzyć aż 4 wiązania, krzem musi wykorzystać wszystkie swoje elektrony walencyjne. Rozrysowałam je tak, aby każdy elektron znajdował się blisko jednego atomu fluoru. Teraz wystarczy dopisać elektrony walencyjne atomów fluorów. Fluor ma 7 elektronów walencyjnych. Do oktetu brak mu tylko jednego elektronu. I właśnie ten elektron pozyska, tworząc wiązanie chemiczne z atomem krzemu. Pozostałe 6 elektronów walencyjnych utworzą 3 niewiążące pary elektronowe. Rysując wzór elektronowy kropkowy, elektrony tworzące pary elektronowe należy zapisać blisko siebie. W tej cząsteczce mamy 4 wiążące pary elektronowe. Przeanalizujmy kolejny przykład. Ta cząsteczka to metanal. Jego zwyczajowa nazwa to aldehyd mrówkowy. Prawdopodobnie najbardziej znany Ci jest wodny roztwór tego związku, czyli formalina. Musimy zacząć od przeanalizowania, ile elektronów walencyjnych ma każdy z atomów w cząsteczce. Aby określić liczbę elektronów walencyjnych, wystarczy zobaczyć, w której grupie układu okresowego pierwiastków znajduje się dany atom. Atom węgla leży w 14 grupie układu okresowego pierwiastków. Ma 4 elektrony walencyjne. Atomy wodoru mają po jednym elektronie walencyjnym. Natomiast atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych. W sumie w cząsteczce znajduje się 12 elektronów walencyjnych. Zastanówmy się, który z atomów jest atomem centralnym cząsteczki metanalu. Atomem centralnym nigdy nie będzie atom wodoru. Teraz, aby ustalić, czy atomem centralnym jest atom tlenu, czy atom węgla, należy porównać ich wartość elektrojemności. Elektrojemność atomu tlenu wynosi 3,5, natomiast elektrojemność atomu węgla wynosi 2,5. Mniejszą wartość elektrojemności ma atom węgla, więc to ten atom jest atomem centralnym w aldehydzie mrówkowym. Atom węgla, aby uzyskać korzystną energetycznie konfigurację elektronową, potrzebuje jeszcze 4 elektronów. Musi utworzyć 4 wiązania chemiczne. Atom tlenu, aby uzyskać oktet elektronowy, potrzebuje dodatkowych 2 elektronów, więc utworzy 2 wiązania chemiczne z atomem węgla. Dzięki temu atom tlenu uzyskuje oktet elektronowy, a atom węgla ma już 6 elektronów. Swoje 4 i 2, jakie uzyskał po utworzeniu wiązań chemicznych z atomem tlenu. Pozostałe 2 elektrony, jakie brakują mu do oktetu, uzyska dzięki utworzeniu po jednym wiązaniu chemicznym z każdym z atomów wodoru. Teraz wystarczy już tylko zaznaczyć, że atom tlenu posiada jeszcze elektrony, które nie utworzyły wiązania chemicznego. Tych elektronów jest 4, więc utworzą one ze sobą po 2 niewiążące pary elektronowe.
Przejdźmy do kolejnego, ostatniego w tym nagraniu przykładu. Tym razem narysujmy strukturę elektronową kropkową dla jonu. To jest kation pentafluorku ksenonu. Znajdźmy atom ksenonu i fluoru w układzie okresowym pierwiastków. Ksenon znajduje się w 18 grupie układu okresowego pierwiastków. Ma 8 elektronów walencyjnych. Natomiast atom fluoru leży w 17 grupie układu okresowego pierwiastków. Ma 7 elektronów walencyjnych. Fluor jest bardziej elektrojemnym atomem, więc to atom ksenonu będzie atomem centralnym w cząsteczce. Jeśli policzymy elektrony walencyjne dla każdego atomu obecnego w cząsteczce, to okazuje się, że w sumie atomy te mają 8 plus 5 razy 7, co daje nam 43 elektrony walencyjne. Pamiętaj, że mamy do czynienia z jonem, a nie z obojętną cząsteczką. Jeśli cząsteczka miałaby ładunek 0, byłaby obojętna, to właśnie tyle elektronów walencyjnych by się w niej znajdowało. Ale skoro mamy tu jedno dodatni kation, to w jonie będzie o jeden elektron mniej. Elektron ma ładunek ujemny, dlatego jeśli chcesz mieć kation, to z obojętnej cząsteczki musimy zabrać jeden elektron. Każdy atom fluoru ma 7 elektronów walencyjnych, więc do oktetu brak każdemu z tych atomów po jednym elektronie. Brakujące elektrony atomy fluoru uzyskują z atomu ksenonu dzięki uwspólnieniu z nim par elektronowych. W kationie pentafluorku ksenonu atom ksenonu jest połączony za pomocą 5 wiązań z 5 atomami fluoru. Dzięki temu atomy fluoru uzyskują oktet elektronowy. Atom ksenonu miał 8 elektronów walencyjnych. Jednak skoro mamy do czynienia z kationem, to na atomie ksenonu pozostaje 7 elektronów walencyjnych. 5 spośród tych 7 elektronów utworzyły wiązania pojedyncze z atomami fluoru. Dodatkowo pozostają jeszcze 2 elektrony walencyjne. Utworzą one jedną niewiążącą parę elektronową.